Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w dyrekcji, w biurze w centrum, WLP Szczecinek, w centrum prasowym, można powiedzieć dzisiaj. Cieszymy się bardzo, że przedstawiciele mediów szczecineckich są z nami. Dziś konferencja, która jest związana z wydarzeniem, które odbędzie się 30, czyli za dwa dni, na stadionie Osiru w Szczecinku. Prosimy pana dyrektora naszej dyrekcji, Andrzeja Andrzejewskiego, o dwa słowa na ten temat, ponieważ w czasie tej imprezy będziemy realizowali jeden z projektów razów państwowych, który jest projektem bardzo ciekawym, ale o tym już pan dyrektor. Witam państwa serdecznie. Szanowni państwo, chciałem uroczyście zaprosić na tę imprezę, która będzie się w sobotę 30 września, praktycznie od godziny 13, chociaż to jest od 12. Serdecznie tam zapraszam. Współgospodarzem imprezy jest Urząd Miasta Szczecinek i Starostwo Powiatowe. Sponsorem częściowym jest Kronospan. I chcemy, proszę Państwa, na tej imprezie zaprezentować to, co nowego w Lasach się dzieje, a od końca 2015 roku trochę zmieniło się w Lasach. Realizujemy w sumie nowych 18 projektów rozwojowych. Ja tu wszystkich nie będę wymieniał, bo audycja by zajęła chyba z pół godziny łącznie. Wymienię tylko te, które chcemy pokazać i te, które są najważniejsze dla lasów i dla leśników. Pierwszym takim sztandarowym projektem są gospodarstwa węglowe, które mają za zadanie wyliczyć, ile pochłaniają i ile lasy pochłaniają dwutlenku węgla. Dziękuję bardzo i oczywiście cały będzie jeszcze tam przebojami określona, żeby młodzi mogli się pobawić, potańczyć. Zapraszam serdecznie. Tak, na imprezie Dary Lasu oczywiście będą przeboje, jak pan dyrektor powiedział. Nawet mamy tutaj muzyka innego, który napisał specjalnie piosenkę na tej okazji Dary Lasu i jej premiera odbędzie się na imprezie. Ogniska w tym roku jeszcze nie będzie, ale myślę, że w przyszłym roku wszystko jest możliwe, chociaż było na początku planowane. Mamy szereg atrakcji. To jest impreza o charakterze edukacyjnym, ale też o charakterze promocyjnym. Chcemy wychodzić do społeczności jako lasy państwowe, do społeczności na zewnątrz. Chcemy zapraszać do wspólnego świętowania tego, co las nam daje, tego, czym las dla nas wszystkich jest. Impreza jest podsumowaniem tego wszystkiego, co dzieje się w ciągu roku, jeśli chodzi o edukację i spotkania z mieszkańcami okolic Szczecinka, ale też powiatu. Przecież bardzo często tych mieszkańców my, leśnicy, spotykamy w lasach na różnego rodzaju spotkaniach, czy to są biegi, czy to jest, powiedzmy, grzybobranie, czy to są różnego rodzaju imprezy organizowane w lasach, rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe. I chcemy ich zaprosić teraz do wspólnego świętowania tego wszystkiego, czym jest dla nas las i czym las nas obdarza na co dzień. Zaprosiliśmy do projektu miasto, zaprosiliśmy powiat, firmę Kronospan. Każdy z tych współorganizatorów, z partnerów od razu przystał na ten pomysł zorganizowania wspólnej imprezy tego typu. Myślę, że las jest takim fundamentem, takim podłożem, który nas wszystkich łączy, niezależnie od różnych innych konotacji. Dlatego bardzo się cieszymy i zapraszamy do tej imprezy wszystkich mieszkańców, żeby razem z nami świętowali to, czym dla nas wszystkich jest las. Miasto z wizją.pl. To dla was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.